Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku symulowanej kariery na moim kanale. No jak możecie zauważyć, oczywiście jesteśmy w Realu Madryt, no i niestety nasza sytuacja nie wygląda zbyt ciekawie. Po 18 kolejkach jesteśmy na 10 miejscu, mamy 26 punktów. No i rozpoczęły się zimowe kontrasferowe, no jest to na pewno świetna okazja, żeby wzmocnić nasz zespół i poprawić nasze wyniki. No więc już na sam początek przejdziemy do transferów, no i zakupimy sobie nowego napastnika. Mam tutaj dodanych kilku piłkarzy na listę życzeń, no i napastnikiem, którego będę chciał sprowadzić, jest Sampaio, czyli młody portugalski napastnik z Liverpoolu. Jest to prawdopodobnie regent Cristiano Ronaldo. No jak widzicie, ma wartość bardzo dużą, no ale myślę, że na spokojnie możemy go kupić, bo udało nam się trochę zwiększyć nasz budżet. No i też chciałbym ściągnąć Wirtza, który mógłby fajnie zastąpić Kevina De Bruyne. No ale pewnie zostaniemy tutaj też na kolejny sezon. No bo teraz raczej będzie ciężko, jeśli chodzi o mistrzostwo, więc tutaj mamy też kilka takich transferów na przyszłość ewentualnie. Taki Nuri wygląda ciekawie na lewej obronie, ale ewentualnie mógłbym zostawić Cancelo na lewej obronie, a na prawą stronę ściągnąć Hakimiego, który nawet kiedyś występował w Realu Madryt. Teraz jestem piłkarzem Manchester City, no a kilka sezonów temu współpracowaliśmy z nim w PSG, więc ewentualnie taki Hakimi też mógłby być fajnym wzmocnieniem. No i zobaczymy, bo jeśli mi wystarczy budżetów w tym okienku, no to może sprowadzę sobie jeszcze Torreza na środek obrony. Ale zobaczymy, ile będziemy mieli pieniędzy w budżecie. Na początku oczywiście przechodzimy do transferu Sampaio. No jest to naprawdę świetny zawodnik, ma bardzo wysoką wartość oraz ocenę ogólną. Ale spróbujemy tutaj zaoferować jednego z naszych piłkarzy, żeby trochę zmniejszyć cenę. Więc przechodzimy do napastników, no i zaproponujemy im Calvert-Lewina, on ma wartość 54 miliony euro. Mamy też Skamaga, którego też ewentualnie moglibyśmy wymienić. Ale zostawmy, dajmy Calvert-Lewina, Mukoko będzie zmiennikiem dla Sampaio, więc tutaj dajemy Calvert-Lewina, no i dajmy może jeszcze na przykład 120 milionów dopłaty. Pewnie będą chcieli większą dopłatę, więc może dajmy jeszcze 10% od przyszłej sprzedaży. No i zobaczymy, okej, oni chcą jeszcze 246 milionów. No możemy tyle dać, ale oczywiście spróbujemy wynegocjować trochę mniejszą kwotę, więc weźmy może 150 milionów. No i tak stopniowo będziemy zmniejszać tą kwotę transferu. Okej, dalej uparli się na te 246. Ale spróbuję może zaproponować 180 milionów. Tutaj najgłośniejszym transferem był chyba transfer Holanda, którego Manchester City kupił chyba za około 300 milionów. Okej, trochę zmniejszyli swoje wymagania, więc może zaproponujmy 190 milionów. No i zobaczymy, czy się zgodzą. Okej, muszą przemyśleć, więc pewnie raczej się nie zgodzą. No ale zobaczymy. No i na razie w tym spotkaniu Sampaio nam nie pomoże, no ale gramy tutaj z Malagą, która zajmuje 20 miejsce w tabeli, więc powinniśmy sobie poradzić z tym zespołem. Myślę, że nawet Calvert-Lewin może zagrać w tym spotkaniu, no i zobaczymy jeszcze nad jakimiś zmianami w naszym zespole. No tak jak wspomniałem, chciałbym ściągnąć jakiegoś lepszego środkowego obrońcy. No i może ewentualnie w przyszłym sezonie sprowadzimy sobie jakiegoś młodszego stopera za Varana. No i tutaj też coś popatrzymy, żeby wzmocnić obronę. A na razie wystawimy taki skład. Nasi piłkarze są wypoczęci, więc możemy już przejść do szybkiej symulacji i zobaczymy, czy uda się odnieść zwycięstwo. I tak jest, wygrywamy 2-1. Bramkę zdobył Vini oraz prawdopodobnie Calvert-Lewin zdobył swoją ostatnią bramkę dla Realu Madryt. No chyba, że jeszcze kiedyś wróci do tego zespołu. Ale zobaczymy, na razie jest ona na dobrej drodze, żeby przejść do Liverpoolu w ramach wymiany za Sampaio. Zobaczymy, czy Liverpool prześle nam odpowiedź. Okej, tutaj Kubo jest niezadowolony, że nie gra aż tak często. No może damy mu szansę w jakichś meczach, sobie tutaj mógł zagrać. Mamy tutaj wiadomości, zobaczmy, czy to jest odpowiedź od Liverpoolu. Okej, chcą dopłatę trochę większą niż zaproponowaliśmy, więc... Okej, to przyjąłem, no dobra, niech będzie. Chciałem wynegocjować trochę lepsze warunki, ale przypadkowo zamiast negocjuj, kliknął zaakceptuj. No okej, mamy chyba 220 milionów... 226 milionów plus Calvert-Lewin, no i tam jeszcze chyba 5% przyszłej sprzedaży. Ok, przejdziemy teraz do negocjacji kontraktu z tym piłkarzem. Ok, mamy jeszcze ponad 200 milionów w budżecie transferowym, więc na spokojnie powinno nam wystarczyć na transfer.
Mielica jeszcze też mogę zaproponować w ramach wymiany De Bruyne. No i może starczy nam też na Torresa, na środek obrony. Okej, możemy zaakceptować te warunki. No i mamy oficjalnie nowego napastnika w naszym klubie. Mogą w sumie trochę mniejszą kwotę wynegocjować, no ale przypadkowo kliknąłem akceptuj zamiast negocjuj. Mamy też oczywiście prezentację tego piłkarza, no i dostał dziewiątkę, więc nie musimy nawet zmieniać numeru. Bardzo ładnie to wygląda, mamy głośny transfer nowej gwiazdy dla naszego zespołu. Możemy go sobie oczywiście wstawić do pierwszej jedenastki. W sumie Lunin wskoczył, więc wymienimy go i wskoczy sobie tu Sampaio. No i oczywiście damy go na atak do wyjściowego składu. No, zastanawiam się, czy zamiast Reiniera nie wstawił Mukoko. Może tutaj niech będzie Mukoko, Jesus, Kubo, Guendouzi, Blanco, Grimaldo oraz Varane. Ewentualnie może Reiniera dam zamiast Blanco, może zrobimy coś takiego. No i okej, możemy już zapisać zmiany w tym składzie. Może ewentualnie jeszcze dam jakiś plan rozwoju dla tego Sampaio. Chociaż oczywiście jest to symulowana kariera, no ale zawsze to będzie lepiej wyglądało, jeśli będzie miał on 5 gwiazdek sztuczek. Zobaczymy, czy w ogóle mu się te gwiazdki sztuczek rozwiną. Ale dajmy mu plan rozwoju zwiększający gwiazdki sztuczek. No już ten skład wygląda naprawdę bardzo dobrze. Jeszcze przejdziemy do transferu ofensywnego pomocnika. No i tu myślę, że Wilc może być fajnym wzmocnieniem. Przechodzimy już do negocjacji i zaproponujemy De Bruyne w ramach wymiany, no bo De Bruyne już spada w Real, no mógłby to być taki całkiem ciekawy powrót do Bundesligi. Na początku dajmy wymianę piłkarzy, weźmy sobie pomocników. Jest to De Bruyne, który ma wartość 54,5 miliona euro, więc jeszcze możemy dodać tutaj 70 milionów na start. Możemy jeszcze dodać jakiś procent od sprzedaży. No i zobaczymy, czy zgodzą się na tą ofertę. Ok, są 164 miliony. No więc oczywiście zmniejszymy tą kwotę. Dajmy może 100 milionów. Ok, uparli się na 164, może dajmy 110. Będziemy tak po trochu zmniejszać, może oni też trochę zmniejszą swoje wymagania. Ok, widzę, że są niestety uparci, więc może nie być aż tak łatwo. No budżet mamy spory, ale też chcę trochę zaoszczędzić pieniędzy na transfer środkowego obrońcy. Ok, zgodzili się na 120 milionów plus De Bruyne. No więc możemy już przejść do negocjacji kontraktu z ofensywnym pomocnikiem. Oczywiście chce być kluczowym, więc możemy to przyjąć. Podpiszmy 5-letni kontrakt. Może nie będziemy dodawać klauzuli. Chociaż teoretycznie w Lidze klauzule są obowiązkowe, ale to jest oczywiście kariera, więc tu nie musimy dodawać klauzuli. No i zaproponujmy mu może 200 tysięcy. No i dajmy mu milion bonusu za podpis. Zobaczymy, czy się zgodzą na te warunki. Ok, chcę premię, więc to może usuniemy. No i zobaczymy, czy zgodzą się. Ok, chcę trochę większą płacę. Ale możemy to przyjąć. No i Wirtz oficjalnie zostaje piłkarzem Real Madryt. No jeszcze spróbujemy sobie Torresa sprowadzić. Tylko nie wiem, czy nie sprzedam jakiegoś zawodnika jeszcze. Tam kilku piłkarzy mam na liście transferowej. Chociaż sobie mógłbym tego Francuza wymienić, zobaczmy jaką ma wartość, 50 milionów euro. No więc nie wiem, czy nie braknie, ale możemy spróbować zaproponować wymianę Tottenhamowi. Jest jeszcze Skamaka, ale on ewentualnie może być jego zmiennik, bo na razie nie możemy go sprzedać, bo niedawno dołączył. Ok, mamy Wirtza, a jemu damy chyba numer 10 na koszulce. No i oczywiście wstawimy go do wyjściowej jedenastki, nawet sam wskoczył do wyjściowego składu, więc już ten zespół wygląda znacznie lepiej. Jest Vini, Sampaio, Rodrigo, Tchouameni, Wirtz, Valverde, jeszcze ta obrona by trochę mogła być lepsza. No zobaczmy, czy tutaj mamy jakichś innych środkowych obrońców. Jest Araujo, ale ma zbyt dużą wartość. Jest oczywiście Harry Maguire, który nie wiem, czy nie odszedł z Manchester United, nie wrócił teraz do tego zespołu. Chociaż nie, bo teraz kontrakt mu wygasa, więc teoretycznie moglibyśmy go sprowadzić za darmo, no ale nie jestem zainteresowany tym piłkarzem.
odcinkiem poszukam sobie piłkarza, który wygasa kontrakt, więc jeśli zostaniemy w Real Madryt na kolejny sezon, no to moglibyśmy sprowadzić sobie jakiegoś piłkarza za darmo. Po odcinku może sobie poprzeglądam listę piłkarzy, którym wygasa kontrakt i spróbujemy sobie ewentualnie podpisać kontrakt z takim piłkarzem na przyszłość. Ok, tu jest jakiś piłkarz, który wykazuje wielki potencjał. No i po statystykach widać, że może być on całkiem ciekawy, możemy sobie go dodać do obserwacji. Tierney też wygląda ciekawie na lewej obronie. Chociaż na lewej obronie jest Cancelo, więc ewentualnie na prawą stronę mógłbym kupić Hakimiego. Ok, przejdźmy do transferów, no i zobaczymy, czy uda nam się ściągnąć jeszcze Torresa. No, zaproponujmy wymianę. Damy jednego z naszych obrońców i dopłacimy jeszcze trochę pieniędzy. No więc weźmy środkowych obrońców. Varana może zostawię jako takiego doświadczonego obrońcę, ewentualnie kogoś sprowadzę na jego miejsce, ale zaproponujmy tego piłkarza. No i dajmy jeszcze dopłatę, może niech to będzie 30 milionów, zobaczymy, czy Tottenham się na to zgodzi. Aha, od razu odrzucili ofertę, więc widać, była ona za niska. No a poczekamy tydzień, będziemy mogli od nowa negocjować, może jeszcze jakiegoś piłkarza uda się sprzedać i dzięki temu zwiększymy nasz budżet. Mamy też nominowanych napastników do drużyny roku, jest Jota, Dembele, był tam też Chiesa oraz chyba Mbappe, więc nasi byli podopieczni. Ok, mamy ofertę za Crespo, ale Arsenal chce go wypożyczyć, więc możemy jak najbardziej to zaakceptować. No może w tym klubie dostanie więcej szans niż w naszym zespole. Ok, tego zawodnika raczej nie będę sprzedawał, bo jest on piłkarzem do rotacji. No i tu mamy jeszcze ofertę za Riquelme. No myślę, że możemy to zaakceptować, jest to oferta z Granady. Trochę tych ofert się pojawiło. No ale okej, przed nami kolejne spotkanie. Okej, Skamaka chce zagrać, no ale w tym meczu zadebiutuje oczywiście Sampaio. Weźmiemy sobie udział w konferencji prasowej. Las preguntas darán comienzo enseguida. Gracias por esperar. Ok, zmotywowaliśmy naszych piłkarzy, więc przechodzimy już do tego spotkania. I con esto termina la. No i zobaczymy, jak sprawdzą się nasi nowi piłkarze, czyli Sampaio oraz Wirtz. Gramy z Rayo, który zajmuje 19 miejsce w tabeli, więc tutaj powinniśmy wygrać ten mecz. Nasi piłkarze są oczywiście wypoczęci. No więc wybieramy nasz najmocniejszy skład i przechodzimy do szybkiej symulacji. No i zobaczmy na rezultat tego meczu. I wygrywamy 3-2. No i Sampaio zdobywa bramkę w debiucie. Do siatki trafił również Vini. No i Rodrigo, więc każdy z naszych ofensywnych piłkarzy trafił do siatki. Później na boisku zamiast Wirtza pojawił się jeszcze Reinier. Więc bardzo dobrze notujemy kolejne zwycięstwo. Fajnie, że Sampaio strzelił bramkę w debiucie. Ok, Grimaldo coś zaczyna marudzić. No może faktycznie damy mu trochę więcej szans, ale jeśli my zostaną na kolejne sezon, to mogę sprzedać na przykład Mendiego albo Grimaldo, może któregoś z tych piłkarzy sprzedam. No i będę mógł sprowadzić kogoś ciekawszego na prawą obronę. Ok, mamy ofertę zaglądów z jego. Tutaj Everton oferuje 46 milionów i Delaliego. Oczywiście nie interesuje mnie ta oferta, więc odrzucimy ją. No i teraz mamy półfinał Super Pucharu Hiszpanii. Będziemy się mieszyć z Valencją. No i zobaczymy, czy uda się zdobyć to trofeum. Mam informację, że Crespo został wypożyczony. Riquelme na kipienie barw klubowych, no i mamy ofertę za Skamakę, więc ewentualnie możemy go sprzedać, jest to oferta wymiany. No i co ciekawe, oferuje nam Molibę, czyli wychowanka FC Barcelony. No ma wartość 40 milionów euro.
Możemy ewentualnie przejść do negocjacji. Zobaczymy, może Lipsk ma jakiegoś innego piłkarza, który by nam się przydał, może jakiś obrońca ewentualnie. Zresztą taki Moriba do środka pola też byłby fajny jako zmiennik. A zobaczymy innego piłkarza, może sprawdźmy, kogo mają na środku obrony. Taki Minial jest, Ginter. Mają Samicia, no. Ewentualnie taki Botman, ale raczej nie sądzę, żeby się zgodzili na taką wymianę. Ale możemy spróbować, no i usuniemy... Zaproponujmy nową kwotę, no i tu możemy usunąć całość, jako wymianę 1 do 1. Okej, teraz dali nam Hajdarę i 20 milionów. A nie wiem, jakie warunki ma ten piłkarz. Może tu możemy zobaczyć. O, jest też rynkunku, warte 100 milionów, na pewno tego piłkarza nam nie dadzą. O, Thiago też grał u nich. Okej, to nie widzimy, jaki overall ma Hajdar, ale pewnie raczej zbliżony do Moriby raczej. Zobaczmy może jeszcze na bocznych obrońców, kogo tutaj mamy za Angelinho i to jest jedyny boczny obrońca u nich. A bramkarz może jakiś rezerwowy, zobaczmy. Też nie ma nic ciekawego na pastnicy. Ok, jest Lukajowicz, Lukaku też jest u nich. Zobaczmy jeszcze na skrzydłowych, może tu będzie ktoś interesujący. No raczej nie ma nikogo interesującego, pomocników za bardzo nie potrzebuje, więc może usuniemy tego piłkarza na wymianę, no i zaproponujmy kwotę transferu. Może zaproponujmy 50 milionów. Okej, zgodzili się na 50 milionów, więc jeśli uda się go sprzedać za taką kwotę, no to bardzo dobrze. Będziemy mieli jeszcze większy budżet na transfer obrońców, no i może nawet uda się Varana sprzedać. Może ewentualnie go dodam do listy transferowej. No i sprowadzimy Torresa oraz jeszcze jakiegoś innego obrońcę do rotacji. No więc wystawimy sobie Varana na listę transferową. No i już mu zaczął spadać overall, a nie możemy go sprzedać, więc możemy go wymienić. Zobaczmy sobie, jeszcze sobie w transferach na jakichś ciekawych środkowych obrońców. Ok, jest Kalulu, czyli nasz były podopieczny z Milanu. Tutaj przydałby się jakiś obrońca tak w okolicach 84-85 punktów ocen ogólnych. W sumie taki Bremer. Ale zobaczymy jeszcze, kto tu jest. Taki Lacroix ewentualnie. Taki Simakan też mógłby być spoko, ten Demetriou też. Młody obrońca z potencjałem. Ewentualnie taki Akanji też. No albo inaczej, tylko że on może mieć dość sporą wartość ze względu na to, że może się jeszcze dość mocno rozwinąć. Ewentualnie taki Verissimo też może. Możemy go sobie dodać do listy życzeń jako potencjalnego zmiennika. Albo ten Basile też może być ciekawy. Możemy go sobie też dodać do listy życzeń i sprowadzić jako zmiennika, który mógłby w przyszłości się rozwinąć. Ok, tu już mamy pomocników, ale ten Basile faktycznie mógłby być ciekawą opcją na środek obrony. Ok, mamy konferencję prasową przed tym spotkaniem, więc weźmiemy w niej udział. Gracias por su paciencia. Las preguntas comenzarán enseguida. Y con esto concluye la ruta. Będzie go zagrał sobie Grimaldo na lewej obronie. Widzę, że też Sampa jest trochę zmęczony, więc może ewentualnie zagra sobie tutaj Jesus. No i okej, myślę, że możemy już przejść do szybkiej symulacji. Zobaczymy, czy uda się odnieść tu zwycięstwo. No widzę, że Toni Kroos gra w Walencji, więc dosyć ciekawy transfer.
jest Giri, Reina, Alcacer. No, parę ciekawych piłkarzy mają, więc na pewno solidne wzmocnienia. Ale zobaczymy, czy uda się ich pokonać. Wybieramy szybką symulację i wygrywamy 3 do 0. Mamy dwie bramki Rodrygo, też nasz obrońca trafił do siatki. Okej, otrzymaliśmy ofertę za strzelca bramki i jest to oferta z Bayernu Monachium. Możemy tutaj nawet negocjować do 80 milionów, więc możemy spróbować tu wynegocjować coś ciekawszego. Zaproponujmy może 75 milionów. No i zobaczymy, czy Bayern się zgodzi na taką propozycję. Okej, zgodzili się, możemy nawet mogliśmy spróbować trochę więcej. No okej, będziemy mogli dzięki temu uzyskać pieniądze na transfer Torreso. No i jeszcze może jakiegoś innego obrońcę sobie kupimy. Jest to też oferta za Lunin, ale nie będę jej przyjmował, bo jest nasz rezerwowy bramkarz. No jeszcze tu za Skamakę możemy dostać trochę pieniędzy. Może nawet uda nam się sprowadzić Hakimiego, zobaczymy. Jeśli byśmy na przykład zaoferowali Manchesterowi City Mendiego w ramach wymiany, no to może nam się uda sprowadzić. Mamy też informację, że to Miazo przechodzi do Liverpoolu. Ok, Skamaka został sprzedany, mamy ofertę za Varana, więc mimo że nie wystawiliśmy go na listę transferową, to otrzymaliśmy ofertę za tego piłkarza. Może spróbujmy wynegocjować trochę więcej, może 35 milionów. Zwiększymy nasz budżet, no to będziemy mogli dokonać kilku innych transferów. Przed nami spotkanie z Atletico Madrid, jest to finał Superpucharu Hiszpanii. Ok, weźmiemy sobie udział w konferencji prasowej. Bienvenidos a la rueda de prensa. En breve comenzaremos con las preguntas. Eso es todo por hoy. Przechodzimy już do szybkiej symulacji tego spotkania. Ok, to sobie Varan skoczył do wyjściowego składu. I wystawiamy nasz najmocniejszy zespół i zobaczmy, czy uda się pokonać Atletico Madryt. No i wygrywamy 3-2, więc mamy nasze pierwsze trofeum. Bramkę zdobył Jesus, Vini oraz Sampaio. A dla Atletico dwukrotnie do siatki trafił João Felix. Nagroda z turnieju. No i trochę nasze wyniki się poprawiły, mamy 7 miejsce. No ale może być nam ciężko, jeśli chodzi o mistrzostwo, mamy też El Clasico. No i otrzymaliśmy ofertę za Riquelme, jest oferta z Bolonii. Oczywiście ją zaakceptuję, ale na razie widzę, że ten piłkarz wszystko po kolei odrzuca, tylko może to dlatego, że ma dość dużą pensję, więc może ewentualnie poza odcinkiem przedłużę z nim kontrakt i może obniżę jego zarobki. Gracias por su paciencia. Las preguntas comenzarán enseguida. De acuerdo, se nos ha... Spróbować wynegocjować transfer Torresa, no i zobaczymy, jeśli jeszcze jakiś piłkarz się sprzeda, to możemy kupić nawet Hakimiego. Zobaczmy, jeszcze mamy tu ofertę za Varana. No jeśli byśmy zaoferowali jakiegoś piłkarza w ramach wymiany, to może by się udało sprowadzić Hakimiego. Ewentualnie może sprowadzić Czeszego Bazile jako zmiennika na środek obrony. No zobaczymy, jaki będziemy mieli budżet. Na razie przechodzimy do transferu Torresa. No myślę, że ten piłkarz pasuje do Real Madrid, więc fajnie byłoby go sprowadzić.
sprzedaży, żeby ewentualnie zmniejszyć koszt transferu. Ok, są 116 milionów, dajmy kontrofertę. Zaproponujemy nową kwotę. No i dajmy może 95 milionów. Ok, zgodzili się na 95 milionów. Teraz czas na negocjację kontraktu. Oczywiście chcę być kluczowym piłkarzem, więc możemy to zaakceptować. Zobaczmy, na ile lat kontraktu się zgodzą. Ok, chcę 3-letni, może dajmy 4-letni kontrakt. Może rzućmy tą klauzulę. No i jeszcze tutaj zmienimy wymagania finansowe, może usuniemy premię. No i możemy zaakceptować tą pensję. No i oficjalnie Torres dołącza do naszego zespołu. I teraz możemy jeszcze spróbować ściągnąć Hakimiego. A jeśli nie uda nam się sprowadzić Hakimiego, to może ewentualnie Pedro Porro też wydaje się dosyć ciekawą opcją. No bo na lewej obronie jest Mendy, który ma 31 lat, jest też Grimaldo, który ma też 31. No ale mamy też jeszcze Duarte, który może być takim fajnym zmiennikiem, więc tu ewentualnie któregoś z tych lewych obrońców moglibyśmy sprzedać albo wymienić. No i nawet właściwie ta konsola może przejść na lewą obronę. No i jego zmiennikiem może być Grimaldo, na prawej obronie może grać Hakimi. No zobaczymy, czy nam wystarczy budżetu, jeszcze przydałby się jakiś rezerwowy środkowy obrońca, więc tu zobaczymy, że jest ten Hust, więc on ewentualnie może być zmiennikiem. No ale jeśli chodzi o nasz skład na ten mecz, to tutaj zrobimy sobie kilka zmian. Może Kubo wyjdzie w wyjściowym składzie, zobaczymy, jak sobie poradzi. Może Sampaio odpocznie sobie na El Clasico, no i tu niech zagram Kogo. No i w miejsce Wilca myślę, że wskoczy sobie Reinier. No i tu w tym spotkaniu debiutuje też Torres na środku obrony. No ale dobrze, myślę, że możemy już przejść do szybkiej symulacji. No i zobaczmy, czy uda się wygrać to spotkanie. I mamy remis 1-1, bramkę za autora raz w 88 minucie. Więc mamy jego gola w debiucie. No i przed nami El Clasico, więc bardzo ważne spotkanie. Na pewno będzie to bardzo ciekawy mecz. Ok, mamy 8 miejsce w tabeli. Mamy też ofertę za Lounina, no ja nie jestem zainteresowany sprzedażą tego piłkarza. Nawet będę musiał poszukać jakiegoś wolnego zawodnika, jeśli chodzi o pozycję bramkarza. Mamy informację, że Interact zakupił Williamsa. No zobaczmy ogólnie na najgłośniejsze transfery. Jak widzicie, Zaniolo przychodzi z Juventusu do Chelsea, Torres do Real Madrid, En-Nesyri do Brighton. No Brighton buduje ciekawy projekt. Jest tam Dybala, jest En-Nesyri na bardzo ciekawy atak. Dwóch bardzo solidnych zawodników. Najgłośniejszy jest Sampaio, bo to mamy 226 milionów plus Calvert-Lewin warto około 50, czyli łącznie 270 milionów. Jest też Wills, tutaj De Bruyne plus 120 milionów. Mamy też Davida do Juventusu oczywiście. Vieira przechodzi do FC Barcelony z Bergamo Calcio, czyli oczywiście z Atalanty. Curtis Jones do Spurs, też Spurs naprawdę solidny środek pola. Curtis Jones oraz Bellingham. Garcia wraca do Manchester City. Też fajne wzmocnienie. Malacja przechodzi do Milanu, Tomiyasu do Liverpoolu, Brandt do Manchester United, Schick do Stade Rennais odchodzi z Bayernu, Skamaka do Lipska, Williams do Frankfurtu. No tutaj parę ciekawych transferów mieliśmy. Ok, Kalulu do Fulham przechodzi. Jeszcze trochę czasu zostało, więc zobaczymy, czy Varan się sprzeda. Chociaż mamy prawie 100 milionów budżetu, więc możemy ewentualnie spróbować kupić Hakimiego. Nawet jakby Varan został, to byłoby lepiej, bo wtedy byłby on zmiennikiem, ale chyba został sprzedany. A nie, na razie jest, więc zobaczymy, czy przejdzie do innego klubu, czy nie. Ale okej, przechodzimy już do transferów. No zobaczmy, no
otrzymał ofertę, czy Varan odrzucił ofertę. Okej, Varan odrzucił ofertę, więc w sumie może to i lepiej. Jeśli zostanie, to będzie on fajnym zmiennikiem, no ewentualnie w przyszłym sezonie można go sprzedać i ściągnąć jakiegoś młodszego obrońcę, który mógłby go zastąpić. No ale teraz przejdziemy do transferu Hakimiego. No może on fajnie wzmocnić nasz skład. Zaproponujemy oczywiście kupno. No i może zaoferujemy Mendiego raz do płaty. Nawet nie wiem, czy ten Mendy nie grał chwilę w Manchester City i wrócił do Realu. No myślę sobie Grimaldo, no bo będzie to kolejny Hiszpan. Chociaż zobaczmy na bocznych obrońców, kto ma większą wartość. Okej, no Mendy ma trochę większą wartość, ale ma też większy overall. Chociaż w takim razie bardziej na zmiennika sobie Grimaldo. Chociaż Mendy mógłby nam trochę zmniejszyć kwotę tego transferu, więc no to się zastanawiam, którego z tych piłkarzy wymienić. No w sumie trochę tych Hiszpanów pasuje mieć w składzie, no bez Torres, no i za dużo tych Hiszpanów nie mamy. Ale dajmy może Mendiego. No i dajmy też tę dopłatę może zaproponujmy. Może niech to będzie na początek 60 milionów, albo nawet 70, żeby nie odrzucili tej oferty, dodajmy 70 milionów. Ok, są 125, więc to musimy to oczywiście zmniejszyć. Dajmy 80 milionów, no i zobaczymy, czy możemy dać jakiś bonus od przyszłej sprzedaży. No więc tutaj dobrze, że daliśmy Mendiego, bo ma on większą wartość, więc trochę łatwiej możemy zbić tą cenę. Dodajmy jeszcze 10% od sprzedaży. No ale dzięki temu, że Mendy ma większą wartość, to łatwiej zbijemy tą kwotę. Ok, nie chcę bonusu od sprzedaży, chcę 116 milionów, spróbujmy może dać 95. Ok, zgodzili się na Mendiego plus 95 milionów, więc możemy przejść do negocjacji. No i to będzie kolejne świetne wzmocnienie dla naszego zespołu, naprawdę solidny prawy obrońca, no i wcześniej współpracowaliśmy z nim w PSG. Oczywiście chce być kluczowym, więc zaakceptujemy to. No jest to też powrót Hakimiego do Realu Madryt, bo kiedyś on występował w tym zespole. Ok, może odrzucimy tą klauzulę. No i zaproponujmy mu może 300 tysięcy, no i dajmy jeszcze milion bonusu za podpis. No i zobaczymy, czy zgodzą się na naszą propozycję. Ok, zgodzili się. Jeśli chodzi o tego Basile, to może spróbujemy zaoferować im Varana, ale nie wiem, czy uda się tak łatwo to wymienić tych dwóch zawodników. Możemy tu oczywiście przydzielić numer na koszulce dla naszego nowego zawodnika. No Varan ma wartość 30 milionów około. Okej, okay, Hakimi wziął numer 16, zobaczmy, czy jakiś inny numer nie jest wolny. Ok, Grimaldo ma dwójkę. Torres wziął piątkę. Może takie 22 ewentualnie. Albo jakieś 23, zobaczymy. Może 23 będzie wolne. Ok, 23 jest wolne. Ok, tu mamy jakiegoś młodego, utalentowanego pomocnika. Zobaczmy jeszcze naszych bocznych obrońców, może spróbujemy tutaj jakąś mniejszą kwotę mu zaoferować, jeśli chodzi o kontrol. Chociaż mam ofertę z Bolonią, więc poczekajmy na to, aż ten zawodnik rozpatrzy tę ofertę. I ewentualnie wtedy spróbujemy wynegocjować z nim kontrakt. O, mamy też mecz z Barceloną w La Lidze i mecz z Barceloną w Pucharze. Oczywiście dowiedziemy sobie udział w konferencji. Las preguntas comenzarán enseguida. Gracias por su paciencia. No i zobaczymy, czy uda nam się wygrać to El Clasico. Oczywiście wstawimy sobie Hakimiego do wyjściowego składu, więc to wymienimy
Grimaldo skoczy sobie Hakimi. Okej, może jeszcze zamiast Lunina wstawimy kogoś na ławkę. Może niech Grimaldo sobie tu wskoczy. No i okej, przechodzimy już do szybkiej symulacji tego spotkania. No, skład Barcelony wygląda ciekawie. Oyarzabal, Cunha, Ilias, Fabinho, Kante, Vieira, Upamecano, Ferreira, Cucurella, Rosas, Terstegen. No widzę, że Cucurella wrócił do Barcelony. No okej, możemy już wybrać szybką symulację i zobaczymy, czy uda się pokonać FC Barcelonę w tym El Clasico. No i niestety mamy porażkę. Bramkę zdobył Oyarzabal oraz Vieira, a do nocy siatki trafił Rodrigo. No pomimo wielu wzmocnień jednak nadal te wyniki nie są aż tak dobre. No ale mam nadzieję, że nas nie zwolnią z tego Real Madrid i w kolejnym sezonie powalczymy o zdobycie mistrzostwa. Mamy też jedną jeszcze szansą Pucharu Hiszpanii. No może tutaj uda się pokonać FC Barcelony i awansować do kolejnej rundy. Ale tak ważne, żebyśmy awansowali do Ligi Mistrzów, no bo trochę dziwnie było, gdybyśmy nie awansowali do tych rozgrywek. To mamy też raport dotyczący tego lewego obrońcy. No wygląda on bardzo ciekawie. Jest też warteta Varana Lipsk. Oferuje nam Thiago plus dopłatę. Przejdźmy do negocjacji. Może będą mieli jakiegoś ciekawego obrońcę. Wcześniej patrzyliśmy, może jednak jeszcze raz sprawdzimy ich kadrę. Ewentualnie ten Kim Min-jae może być ciekawym zawodnikiem. Zobaczmy, czy Lipsk będzie w stanie go wymienić. Okej, są Koulibaly'ego, więc dajmy może kontrofertę i zaproponujmy nową kwotę. Może niech to będzie 35 milionów. I usuniemy piłkarza na wymianę i zobaczymy, czy się zgadzą na taką kwotę. Okej, są 31 milionów. Może zaproponujmy 32,5 miliona i zobaczymy, czy zgodzą się na tą ofertę. Okej, odrzucili tą propozycję. Zobaczmy też na Riquelme, czy odrzucił ofertę. Okej, dalej negocjują, więc może jednak ten transfer dojdzie do skutku. Okej, jednak Riquelme nie zmieni barw klubowych. Mamy kolejną ofertę za Varana. No i ciekawe, że mimo że nie są na liście transferowej, to przychodzą oferty. Może dlatego, że negocjujemy z innymi klubami, dlatego pojawiają się inne oferty. No to możemy sprzedać Varana i ewentualnie tego Riquelme zaoferować. Zobaczymy, czy zgodzą się na 37 milionów. Okej, zgodzili się. W sumie to możemy trochę zmienić ten suwak w budżecie transferowym, bo mamy prawie 500 tysięcy na pensję, aż tak dużo nie potrzebujemy. Okej, zyskaliśmy dzięki temu prawie 10 milionów na transfery. No, przed nami kolejny El Clasico, tym razem w Pucharze Hiszpanii. Oczywiście mamy konferencję prasową, więc weźmiemy w niej udział. Sea todo el mundo bienvenido. Las preguntas comenzarán en breve. De acuerdo, se nos ha... ...en este encuentro, en 1.16 Pucharu Hiszpanii. A, zapomniałem wstawić Hakimiego do zespołu, więc wymienimy go tutaj. No widzę, że skład Barcelony jest bardzo podobny do tego, jakie mieliśmy w ostatnim spotkaniu, chociaż tutaj jest Frimpong na prawej obronie oraz Fekir w środku pola.
No ale okej, wybieramy sobie szybką symulację, chociaż widzę, że jeszcze Wilc jest zmęczony, więc chyba go sobie wymienimy. No i tu niech zagra sobie Reiner. No i na napadzie może zagrać Gabriel Jesus. No i okej, przechodzimy już do szybkiej symulacji, no i zobaczmy, czy uda się wygrać to El Clasico. No i niestety mamy kolejną porażkę z Barceloną. Bramkę zdobył Sampaio dla naszego zespołu, a dla Barcelony Oyarzabal oraz Vieira. No więc nie wygląda to dobrze. No, mam nadzieję, że w Lidze Mistrzów nasz zespół sobie lepiej poradzi. Niestety nam ocena menadżera spadła. No, mam nadzieję, że nas nie wyrzucą, no i w kolejnym sezonie będziemy mogli powalczyć o mistrzostwo Hiszpanii. Chociaż to byliśmy super kuchar, no raczej się w kolejnym sezonie będę chciał powalczyć o mistrzostwo. Mam informację, że Varane został sprzedany, jest też oferta za Jesusa. No jest oferta z Milanu. No oczywiście odrzucę tą ofertę, no bo Jesus jest u nas zmiennikiem na prawe skrzydło, no i bardzo dobrze się spisuje. Mamy też ofertę za Grimaldo z Barcelony. No ale raczej ją odrzucę, bo jest to oferta od naszego największego rywala. No a dodatkowo Grimaldo jest zmiennikiem na boki obrony, więc nie będę się go pozbywał. Okej, wstawimy sobie do wyjściowego składu Hakimiego. Więc tu sobie wskoczy Hakimi. No i na ławkę zamiast Lunina wstawimy Grimaldo. To może być Hust na razie jako obrońca, ale może uda nam się sprowadzić jeszcze kogoś. Zobaczmy ewentualnie ktoś do wymiany. Ten Riquelme, możemy spróbować tego Riquelme wymienić. Ale najpierw może spróbujemy obniżyć jego pensję, może trochę uda się to obniżyć i jakiś inny klub będzie mógł go łatwiej kupić. Zobaczmy, czy jeszcze ktoś jest tutaj może wśród skrzydłowych. No za bardzo już nie mamy piłkarzy do wymienienia, bo mamy dość wąską kadrę teraz. Nawet tutaj ten piłkarz może w ramach wymiany, no i dopłata. Dopłacimy może im 28 milionów. No i zobaczymy, czy się zgadzam na taką propozycję. Ok, są 33 miliony dopłaty, może dajmy 30 milionów dopłaty. I są też 10% od sprzedaży, więc możemy to zaakceptować. Okej, zgodzili się. No ten Japończyk i tak nie grał nas zbyt dużo. No, na HPO jest Wirtz oraz mamy też Reiniera. No takie obrońcy nam się bardziej przyda, więc przejdziemy już do negocjacji. Możliwe, że jest to też Rijan jakiegoś Bonucciego albo Chiellini'ego. Zobaczmy, czy nas poradzę, czy tego się zgodzi.
Oczywiście tą pensję też możemy przyjąć. Okej, są trochę więcej, więc akceptujmy to. Nie mamy młodego zawodnika do rotacji na środku obrony. Jeszcze wstawimy go sobie oczywiście na ławkę rezerwowych. Okej, ten skład już wygląda znacznie lepiej niż na początku odcinka. Sprowadziliśmy Sampaio, dołączył też Wirtz, Torres, Hakimi, więc naprawdę czterech świetnych piłkarzy dołączyło do naszego zespołu. No i mam nadzieję, że te wyniki się poprawią i mam nadzieję, że uda nam się awansować do Ligi Mistrzów. Zobaczymy, ile tracimy do czwartego miejsca. Na razie to zdecydowanie bardzo słaby sezon. No do czwartego miejsca tracimy, tu jest 37 punktów, my 33, czyli 4 punkty stracimy, więc spokojnie są do dorobienia. No i mam nadzieję, że w kolejnym sezonie uda nam się awansować do Ligi Mistrzów. Widziałem, że Atletico Madryt prowadzi. No mam nadzieję, że w kolejnym sezonie uda nam się awansować do Ligi Mistrzów. No i zostaniemy pewnie na kolejnej sezonie, powalczymy o mistrzostwo Hiszpanii. No później myślę, że kolejnym kierunkiem pewnie będzie Bundesliga, no i będzie to transfer do Bayernu raczej. No ale dobrze, myślę, że w tym odcinku to by było już na tyle. Jeżeli ten film Wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę oraz zasubskrybujcie mój kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. A ja dziękuję Wam za oglądanie i cześć.